Chnęło go coś w ciemność. Zostawił za sobą, gdzie czerwonawy, zadymiony obrys miasta, pożaru i przeciwnika, gonitwę, wyważanie skały, która była tamtym człowiekiem, gonił jeszcze odpływające wspomnienie już z rezygnacją i pozostała mu tylko sama znana dobrze z takich chwil refleksja, że w snach bywa dana rzeczywistość silniejsza i bardziej bezpośrednia od jawy. Zbyta słów i przy całej swojej nieobliczalnej kapryśności rządzona prawem objawiającym się jako rzeczywistość, ale tylko tam, w koszmarze. Nie wiedział, gdzie jest, nic nie pamiętał. Wystarczyło rękę podnieść, aby się przekonać, ale miał ten bezwład za złe własnej pamięci i usiłował dopingować ją do zeznań. Sam siebie oszukiwał w bezruchu, przecież chciał po konsystencji posłania rozpoznać, gdzie się znajduje. W każdym razie nie była to koja. Błysk, lądowanie, iskry na pustyni, tarcza, jak gdyby fałszywego, powiększonego księżyca, kratery, ale w pyłowej zamieci prądy bardziej rudej wichury, brudnej rudej wichury, kwadrat kosmodromu, wieże, Mars.